Przed nami pewna tajemnicza niespodzianka. Przed nami mowa specjalna, w której wystąpi człowiek, który do Toastmasters mówi, że zapisał się w 2011 roku, chociaż pierwszy raz był 4 lata wcześniej. Tyle czasu ponoć zajęło mu, żeby skończyć z wymówkami. Później był nawet na dosyć wysokim szczeblu. Był areagubernatorem i niejako przyczynił się do powstania tej oto konferencji. Przed nami w mowie specjalnej Tomasz Kropiwnicki. Słuchajcie, kto podobnie jak ja jest dzisiaj daleko od domu? No właśnie, ja pochodzę ze Szczecina, ale ostatnio mieszkam w miejscu, które dzisiaj było wspominane dwa razy, w Londynie. Ale do dziś pamiętam swoją pierwszą wizytę w Lublinie. Pamiętam miłych i gościnnych ludzi. I pamiętam wieczorną wizytę w pubie u szewca. Chyba najważniejsze jest to, co pamiętamy, czyli relacje. Może dlatego, że mało kto z nas potrafi tak naprawdę bez nich się obyć. Podobnie było, jak przyjechałem do Warszawy. Niby miałem kilku znajomych, ale dzień po dniu, miesiąc po miesiącu zaniedbałem wszystkie te relacje. I zostałem sam. Nie za bardzo było mi z tym dobrze i postanowiłem coś z tym zrobić. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że jak sobie coś postanowię, to nie ma siły. Ale prawdziwy przełom nastąpił dopiero wtedy, jak przyszedłem do Toastmasters. To był nowy etap w moim życiu. Do dziś pamiętam, znowu dwa razy dzisiaj wspominany, 2012 i lato. No nie tak gorące jak dzisiaj, ale była to piękna sobota. Miałem wtedy jeden z ostatnich zjazdów na studiach. No, kilka wiosen jest już na moim karku, więc niestety studiuję tylko w weekendy. Miałem zajęcia z zarządzania projektami IT. To mój zawód, a wykładowcą był znany polski autorytet. Bardzo chciałem tam być, ale nie poszedłem. Wcale nie z lenistwa. Wybrałem co innego. Wybrałem imprezę Toastmasters. I wiecie co? Nie żałuję. Nie żałuję, bo poznałem wtedy wiele wspaniałych osób, z którymi w większości przyjaźnię się do dzisiaj. Ale poznałem wtedy jeszcze jedną osobę. Tą jedyną. Tą, dzięki której znowu odnalazłem szczęście. Tą, która zawsze jest przy mnie. Także na konferencjach Toastmasters. I tą, którą chcę być już na zawsze. Amen.